dwie prace zdobyły pierwsze miejsce w kategorii klas od 1 do 3 szkół podstawowych. Jedną z nich wykonał Jakub Płatos. Ten konkurs pokazał, że nawet bardzo młodzi radomianie wiedzą już, jak ważna dla życia i dla środowiska jest woda. Ja narysowałem, że woda nie tylko źródłem dla ludzi, ale też dla zwierząt i dla roślin, bo inaczej by rośliny uschły, a zwierzęta umarły z głodu. No raczej mi nikt nie pomagał do tej pracy, ale no poświęciłem jej godzinkę i pół trochę. Jakub wykonał swoją pracę w godzinkę i pół. Aleksandra, zdobywczyni pierwszego miejsca w kategorii klasy podstawowe 4-6, potrzebowała nieco więcej czasu. Warto przyjrzeć się tej pracy dłużej, bo ma ona głębsze przesłanie. Jakie? O tym już autorka. Bardzo dużo rzeczy z książki wzięłam, bo bardzo dużo książek ogólnie czytam przyrodniczych, więc wzięłam pomysł nawet z książek plastycznych, które mam w domu. Ogólnie bardzo mi się podobała ta praca moja. Fajnie to wymyśliłam. Ręka oznacza ziemię, na której te rośliny właśnie rosną, a woda oznacza życie, czyli tę roślinę, która rośnie. Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymała praca Angeliki Baranowskiej, a drugą, pierwszą nagrodę w kategorii klas podstawowych 1-3 odebrał Adrian Czarnota. Ilość rysunków, obrazów, wycinanek, wyklejanek, bo technika była dowolna, zaskoczyła. Na konkurs organizowany przez Wodociągi Miejskie zgłoszono ponad 200 prac. I samo wykonanie było naprawdę przeróżne od takich typowo plastycznych, różnych wymyślonych przez dzieci technik, naprawdę takich, jak widać, dosyć takich no, pracochłonnych nawet, po zwykłe rysunki, ale naprawdę mające taki głębszy przekaz i wymagające no, chwili zastanowienia. Władze wodociągów zdecydowały o przygotowaniu kalendarza na nowy rok szkolny. Kalendarz zostanie ozdobiony niektórymi pracami nadesłanymi na konkurs. W planach także kolejne konkursy, bo ilość i jakość prac zgłoszonych do już rozstrzygniętego pokazała, że warto je organizować.